Państwa, mój serdeczny kolega, a jednocześnie profesor Maciej Adamski. Prosimy, anielskie inspiracje, anioły są wśród nas. Prosimy bardzo. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj już tyle było poważnych, w cudzysłowie ciężkich tematów. Ja bym chciał Państwa zaprosić dzisiaj do przestrzeni takich energii troszeczkę innych, ponieważ w tym wszystkim, co do tej pory żeśmy tutaj rozważali, zastanowienie się powoduje to, że brakuje nam sił, brakuje nam siły przebicia i że często nie bierzemy pod uwagę, że mamy za plecami albo w otoczeniu własnych dużo pomocników. Takimi pomocnikami są różne istoty duchowe, które powodują, że jeżeli uzmysłowimy sobie, że możemy prosić, to w tym proszeniu mamy nadzieję, że zostaniemy wysłuchani i uzyskamy, odpowiedź. Z drugiej strony musimy mieć i mamy to, i możemy mieć to, że spokojne zaufanie, że jeżeli będziemy prosili, a zwłaszcza świadomie z tej przestrzeni otwartej, to ta pomoc po prostu nadejdzie i że każdej istocie, która tu żyje na tej planecie, jest przyporządkowana jakaś opieka duchowa. I to jest, co jest najpiękniejsze, że niezależnie od wiary, wyznania i religii, ta opieka duchowa istnieje. Tutaj chciałbym parę słów o niej powiedzieć. Przede wszystkim ta nasza przemiana, czyli możliwość zaufania i korzystania z tej pomocy musi wynikać z tego, że musimy uwierzyć. Dlatego nie lubię tego słowa, dlaczego musimy uwierzyć? Dlatego, że tak się po prostu dzieje. Tak się dzieje, to jest słowo, które tutaj nie lubi być powtarzane, ale jeżeli uwierzymy w tą opiekę, to mamy tak zwanych przewodników duchowych. To przewodnictwo duchowe jest wpisane w pakiet. Proszę Państwa, żadna esencja życia, która powstała z miłości, która nas tchnęła do tego, że tu jesteśmy, nie zostawiłaby nas tutaj samych. Dlatego wiara w tą opiekę pozwala człowiekowi przebrnąć to zadanie, którego się tutaj jako duch, dusza podjął na tej planecie. To, co już wiemy, tylko chcę przypomnieć, jesteśmy tylko tutaj na pewien moment, ale jest to czas bardzo ważny. Czas bardzo ważny, ponieważ jest to doświadczanie, a zarazem odnalezienie samego siebie. I gdybyśmy sami z tym zostali, by było to zaprzeczeniem tej miłości, z której żeśmy powstali. Do tego cały świat duchowy, rozwoju duchowania, rozeznania duchowego, związany z działaniem tak zwanego ducha prawdy. Duch prawdy towarzyszy nam na poziomach naszych emocjonalnych, czyli tych wpisanych od zawsze, poziomach miłości, poziomach rozumu, umiejętności, otwierania się przestrzeni. I niezależnie od tego, jaki poziom świadomości i wiedzy dzisiaj posiadamy, jest czas, że każdy na swoim poziomie, tu i teraz, w tym miejscu, jest gotów na przyjęcie prawdy, do której w tym momencie dorósł. I to, co próbuje nam się wmówić, że ktoś jest bardziej godzien czy bardziej rozwinięty, to są pewne po prostu manipulacje. My przyjmujemy prawdę na tym poziomie, na którym w tym momencie jesteśmy. I nie ma kogoś lepszego, wyższego, mądrzejszego czy na wyższym poziomie świadomości. Jest to bardzo przykre, że mistrz powiedział tak. Jeżeli nie zrobimy to, jak mistrz powiedział, to znaczy, że coś jest źle. Ja tu nie chcę żadnych technik oczerniać, tylko jeżeli źle przyłożę ręce, bo to energia nie popłynie, bo ty źle przyłożyłeś ręce. Pamiętajcie, że praca z energią, jakby ją nie nazwał, jest to praca po prostu intuicyjna i świadomości otwierania kanału po prostu przez tą, którą energia płynie. O istotach, których chcę wam dzisiaj powiedzieć, jest to cała ich plejada, ale to, że są tak specyficzne, może świadczyć nauka, ponieważ dzisiaj strukturalne przestrzenie energetyczne, które są zbudowane z fotonów, kwarków. Mówię o tym, że te fotony, te drobiny energetyczne są zbudowane jeszcze z mniejszych cząsteczek, które nazywane są mikrobitami. I nauka dzisiaj mówi, że mikrobity są już niepodzielne. Mówimy dzisiaj, my nie wiemy do końca, ale jedno co wiemy, to najprawdopodobniej te istoty duchowe, o których chcemy tutaj porozmawiać, są zbudowane właśnie z tych mikrobitów, które przemieszczają całą przestrzeń wszechświata bez żadnych ograniczeń. Te mikrobity, te istoty międzywymiarowe mają tak subtelną energię, że wibracje, którym są poddane, powodują to, że
Po pierwsze, mogą się bardzo dobrze przemieszczać z dużą szybkością. Dwa, że niestety w tą naszą przestrzeń wejście jest dość trudne dla nich. Dlatego też chciałbym o tym parę słów powiedzieć. Jeżeli mówimy o opiekunach naszych, to często się myśli o aniołach. Tych istot, które zostały nam dane w tej czystej energii, jest bardzo dużo. Są to przewodnicy duchowi, opiekunowie duchowi, doradcy, dostrajacze, to są aniołowie, to jest cała gama grup wyższych. Więc chciałbym tylko króciutko Państwu o tym powiedzieć, ponieważ jest to temat dość rozległy, nim przejdę do... Przede wszystkim opiekun przeznaczenia. Każda nasza żywa istota w postaci duchowej, która tutaj schodzi na zadanie, które została przydzielona, a zarazem z którego się podjęła, ma przydzielonego opiekuna. Nadane to po prostu zadanie. Jest to opiekun osobisty. Każdy poziom naszego dostrojenia się do tych wibracji, w której przychodzi nam żyć w tym zadaniu, ten dostrajacz i ten opiekun duszy jest ściśle doprecyzowany do naszego poziomu świadomości. Jest to koordynator. Dlaczego do każdego poziomu? Dlatego, że z całym szacunkiem ten podział, który tutaj zrobiłem, nie wynika z tego, że chcę kogoś zdyskredytować, czy powiedzieć, że to jest świadomości, inteligencji mniejszej czy gorszej. Tylko, że w planie ewolucyjnym rozwoju świadomości duszy rozwijamy się na przestrzeni czasoprzestrzeni i mówimy o tak zwanych duszach, czyli istotach, które tutaj żyją w postaci takiej niskiego poziomu intelektualnego, które towarzyszyły tym pierwszym istotom humanoidalnym, czy które nie mogły ze względu na niski poziom swojej inteligencji w pełni doświadczać świadomości Stwórcy. Drugi poziom to są istoty tak zwane mówiąc w poziomie potocznym, przeciętnym, normalnym, czy to jesteśmy my wszyscy, którzy po prostu doświadczamy tego życia i doświadczamy wpływu esencji życia przez pierwiastek stwórczy. I trzecia grupa to są nadprzeciętne, czyli te istoty, które po prostu już tutaj wypracowały pewien poziom, które są też naszymi pomocnikami. Co to znaczy? Poziom intelektualny ich pozwala na pełne doświadczania pierwiastka stwórczego, mówiąc językiem prostym, doświadczania Boga w poziomie dostrajacza. W tym wszystkim pojawia się duch prawdy. Duch prawdy jest bezpośrednio, można powiedzieć, skoligacony, połączony z działalnością świadomości, z którą żeśmy zostali obdarowani, przychodząc na ten plan tutaj egzystencji. Proszę Państwa, z wiedzy, którą mamy, życie na Ziemi jest tylko jednym z etapów naszego doświadczania tego życia. Nasze życie jest wieczne, to jest najpiękniejsza rzecz. Jesteśmy pełną świadomością i zbieranie doświadczeń jest naszym po prostu wspaniałym zadaniem, wspaniałą możliwością. Ci, którzy nami się opiekują, którzy nas wspomagają, są to zespół anielski, nazywany zespołem anielskim, czasami chórami czy chorami anielskimi, który jednoczy oddziaływania dwóch aspektów, miłości i miłosierdzia, ponieważ nie możemy niczego zrobić, co mogłoby zakłócić ten plan. Oprócz typowych aspektów anielskich, czyli tych istot typowo duchowych, do dyspozycji mamy tak zwanych przewodników duchowych. Przewodnicy duchowi nie są aniołami, są to istoty, które żyły tutaj na ziemi, które bardzo chętnie nam pomogą, które cały czas nami się opiekują, czekają tylko po prostu na nasze zaproszenie. Mają potężne doświadczenie, ponieważ doświadczyły życia fizycznego. Dlaczego są naszymi pomocnikami? Dlatego, że mają to doświadczenie, ponieważ przeszły na tą drugą stronę i spoglądają na tą rzeczywistość, która nam przychodzi w tej chwili się z nią zmierzyć, z pozycji istoty, która już tego doświadczyła, która zna te wszystkie elementy. Dlaczego zna te elementy? Ponieważ doświadczyły one wysokiego stopnia rozwoju. My nazywamy ich to w takim pojęciu potocznym awatarami, czyli tymi wcielonymi istotami, które mają po prostu wspomagać tą planetę w tym systemie wzrastania tej poszczególnej duszy, ducha, który tutaj przytrafił się, który tutaj przyszedł po to, żeby się z tego życia skorzystać. To, co jest najpiękniejsze, to nie jesteśmy właśnie tutaj sami. Mamy oprócz tego przewodnicy duchowi, którzy wspomagają nas nie tylko z tego względu, że nie oceniają nas, ponieważ nie wykonują żadnych sądów, dlatego że wiedzą, ponieważ to doświadczyli, że osądzanie, krytykowanie, wytykanie, wypieranie niczego dobrego nie wnosi. Oni przychodzą tu z czystej pozycji miłości, czekają tylko po prostu na nasze zaproszenie. Jeżeli sobie uświadomimy, że mamy ich w swojej obecności,
to mogą po prostu nam pomóc. Tak podobnie działają jak istoty anielskie, nie ingerują bez zaproszenia. Co to znaczy? Ponieważ plan duszy jest planem indywidualnym. Dlatego jakakolwiek ingerencja. Sobie wyobraźcie teraz, że to dla wielu jest bardzo trudne z nas, że stworzeni z miłości mamy prawo dokonywania praktycznie wszystkiego. Czyli wszystko, co zrobimy, nie podlega jest żadnej ocenie. Jedyną ocenę to wykonujemy sami nad sobą. To, co jest najpiękniejsze, to, że nie krytykują, nie wytykają błędów, nie obrażają się i w każdym momencie, kiedy pojawi się trudna sytuacja, mimo że popełniliśmy tych błędów bardzo dużo, powiedzmy całe życie, w każdej chwili, kiedy poprosimy ich o pomoc, zawsze są przy nas, niezależnie od tego, jakie jest nasze nastawienie. W tych planach pomocy są to istoty, które doświadczyły tutaj życia bardzo dawno, współcześnie, czyli w najbliższym czasie. Są to przede wszystkim szamani, są to mistrzowie, są to przewodnicy grup różnych egzystencji, którzy tutaj doświadczali tego życia, którzy byli zniesieni na wyższy poziom świadomości, wspomagając swoich współbraci w tym życiu tutaj na tym poziomie i którzy przychodzą w postaci różnych. Jak możemy się z nimi skomunikować? Z systemów ja tu nie będę omawiał, bo jest to bardzo szeroki zakres, ale i od razu ostrzeżenie. Proszę Państwa, prosząc ich o pomoc, czy próbując się z nimi skomunikować, nie traktujmy to jako zabawę, nie traktujmy to jako, powiedzmy, coś, jakąś przygodę, która jest traktowana bezpodstawnie, czasami bezmyślnie. Oczywiście narzędzi mamy tu bardzo dużo. Mamy pismo automatyczne, mamy psychoanalizę, mamy działanie z wahadłem. Systemów tych komunikacji jest bardzo dużo. Co to jest takiego najistotniejszego w tym, że moment, w którym zastanowimy się, powinniśmy się zastanowić, żeby się skomunikować z tym światem, musi być momentem bardzo wyważonym. Co to znaczy? To znaczy, że przychodzi taka konieczność, dojrzeliśmy do tego. Jakakolwiek zabawa, bo tak często to bywa, no niestety może się dla wszystkich bardzo źle skończyć. Dlatego, że w tym świecie, który taki jest piękny, niestety występują też złośliwe byty. Są to różnego rodzaju energie, które po prostu zostały w jakiś sposób tutaj sprowadzone, zakłócone, lub też to są czasami nasze myślokształty, które powstały właśnie do potęgi, urosły, przepraszam, tak zwanych egregorów, czyli tych oddziaływań energetycznych. My często w naszej wyobraźni myślimy, że jakiś złośliwy byt czy coś, to jest coś typowo materialnego. Najlepiej, żeby jeszcze przyfazolić mu jakieś tam rogi, kosę, jakieś kopyta. No i tu już mamy, proszę Państwa, to nie są stworzenia w naszej wyobraźni. Tak jak tylko przeskoczę, aniołowie, to nie są istoty w naszej wyobraźni. Ale po prostu, dlaczego my je tak opisujemy? Dlatego, że łatwiej nam po prostu się z nimi utożsamić. Jakakolwiek ingerencja w ten świat złych bytów powoduje, że często są to dusze zagubione w przestrzeni astralnej i bawiąc się różnymi tabliczkami, wywołaniem duchów, niestety takich przykładów mamy bardzo dużo. Pamiętajcie, że te złośliwe byty bardzo dobrze wiedzą, jeżeli wołamy na przykład tam ducha naszej kochanej teściowej, to z całym szacunkiem dusza teściowej dawno odeszła do przestrzeni niebiańskiej, a tutaj są po prostu duchy, które zawiązały komunikat i mają informacje o wszystkich ich poczynaniach za życia cielesnego. No i my wywołując tego ducha nie wiemy, kogo zapraszamy. Ponieważ on odpowiada na nasze pytania, to jesteśmy szczęśliwi, no bo wszystko się zgadza. I w pewnym momencie co się dzieje? Coś się wydarzy, jest przestraszenie, zostawiamy ten talerzyk, ten stół, tą tabliczkę, no i ten duch pokutujący po prostu zostaje tutaj. Zapraszamy go do naszej przestrzeni. No niestety, to co już tutaj było mówione, potrafi wejść w sferę cielesną, ponieważ te wszystkie dusze, które nie odeszły z tej przestrzeni astralnej, nie mają tylko jednej rzeczy, mają wszystko, emocje, uczucia, wszystko to, co towarzyszyło z życia cielesnego. Nie mają niestety tylko ciała. Najgorszą formą jest tych psotnych, tych złośliwych energii duchów jest to, że potrafią po prostu być bardzo niebezpieczne. Dlaczego są niebezpieczne? Bo tak jak funkcjonowały za życia tutaj doczesnego, mogą funkcjonować potem po drugiej stronie, próbować tu nadal ingerować albo załatwiać swoje niespełnione tutaj jeszcze sprawy. Najwyższą formą tego są to też duchy, które niestety... I co się dzieje? Dzieje się coś takiego, że często spotykamy się z taką istotą i to jest najprostszy test. Przed chwilą już tu było zdanie. Jeżeli zapytamy, czy ta istota pochodzi z świadomości Chrystusowej, Jezusowej, czy jest od Boga,
Jeżeli nie zareaguje pozytywnie, to na pewno nie jest tego świata. Jest to najlepszy test. Jeżeli nam w nocy przyśni się jakiś duch, dusza, często się przestraszamy tego. Proszę Państwa, ja wiem, że to nie jest takie proste, łatwe, bo to jest lękowe, ale jeżeli jesteśmy się w stanie zdobyć na to i zapytać, w jaki sposób mogę Ci pomóc, to bardzo pomaga tym duszom, ponieważ one poszukują często pomocy. Jeżeli się przestraszymy albo próbujemy, zgin, przepadnij, maro, bo ludzie różne rzeczy wyprawiają, najbardziej bezpieczną rzeczą to jest to, bo często przychodzą po pomoc. Ja znam bardzo dużo osób, które mają bezpośredni kontakt z tymi duszami i które przychodzą, błagają o pomoc. Więc bądźmy tutaj w tym ostrożni, a zarazem bardzo miłosierni. O tych istotach mówią kultury, religie, systemy różnych wartości. Proszę Państwa, o tych istotach międzywymiarowych, które powstały z ognia bez dymu, które nie pochodzą z węgla i wody, które przemieszczają w super szybkich przestrzeniach cały kosmos, mówi też islam o tym, mówi bardzo precyzyjnie. Przede wszystkim nie są wśród wszechwiedzący, też działają na dwóch poziomach. Z jednej strony działają jako istoty, które potrafią być złośliwe, które nie mają własnej ograniczonej woli, mogą być psotnikami, to są dżiny. Mogą być to też aniołowie, którzy zostali powołani do tego świata. I to są kontrowersyjne dwie struktury, przepraszam, według tej religii. Dżiny zostały powołane po to, żeby kusić dusze ludzkie tutaj, prawdopodobnie za zgodą Boga, żeby człowiek mógł tego po prostu doświadczać. W jaki sposób? Dlatego, że doświadczać, że jeżeli człowiek ma skłonności do złych rzeczy, próbuje coś tam w życiu psotliwie robić, to jest jego natura. Ale jeżeli nie podąża za złem, to nigdy żaden zły byt, żadna energia po prostu go do tego nie skusi. Tak mówi islam. Jak to jest, naprawdę nie wiemy. Na pewno wiem jedną zasadę, którą trzeba przyjąć. To, co jest niepewne, co jest niebezpieczne, co niesie przykrość i może szkodzić drugiemu człowiekowi, powinniśmy tego omijać, mówiąc językiem potocznym jak ognia. To są złe pokusy. Kochani, każdej żywej istocie, która została powołana tutaj do egzystencji, w tej przestrzeni naszej, przyporządkowane są grupy opiekunów. Każdemu żywiołowi, każdej duszy funkcjonującej i każdej istocie świata zwierząt i roślin jest zespół opiekunów, który jest wspierany przez grupy działające na różnych poziomach, o których chciałbym parę słów powiedzieć. Oprócz tego mamy istoty wspomagające, które nie należą do żadnej grupy anielskiej, a żadnej grupy duchowej. Są to nic innego jak istoty energetyczne, które człowiekowi towarzyszyły z tej wiedzy, którą mamy bardzo dawno temu, któreśmy wyparli, ale gdzieś tam w bajdach, przepowiedniach, baśniach po prostu nadal funkcjonują. Jest ich bardzo dużo, bo jest to grupa różnego rodzaju gnomów, chochlików, wróżek, dewów, które towarzyszyły człowiekowi w momencie, kiedy musiał zmierzyć się z żywiołami, ponieważ tak jak dzisiaj żyjemy, to nam się wydaje wszystko piękne. Mamy domy, mamy ogrzewanie, mamy wspaniałe pożywienie. Kiedyś nasze życie praktycznie polegało na przetrwaniu, czyli działanie z dwóch pozycji punktów energetycznych, czakry podstawy i czakry krzyżowej. I była to tak zwana walka o przetrwanie, walka o pożywienie. Dlatego one wtedy nam bardzo pomagały. Taka krótka może historia, żeby to uzmysłowić, że tak naprawdę się dzieje. W Szkocji kilkadziesiąt lat temu Findhornie, to jest taka miejscowość, gdzie jasnowidząca Dorothy Malcolm z dwójką przyjaciół spotkali się w sytuacji takiej, że zostali praktycznie bez środków do życia. Dostali przekaz z tej drugiej strony, że mają wykupić taki kawałek ziemi na tym skrawku klifu szkockiego i tam założyli ogród. Ten ogród funkcjonuje do dzisiaj. Ogród tu jest wspierany właśnie przez elementale, dewy i wszystkie duchy opiekuńcze, plus różnego rodzaju karły, chochliki, skrzaty, które wspomagają ten ogród. Dzisiaj ten ogród można tam odwiedzać, można zobaczyć. Na czystej skale, na żywych kamieniach rosną tam rośliny i te istoty po prostu tam funkcjonują. Królestwo elementali jest podzielone na cztery podstawowe żywioły. Woda, ziemia, ogień i powietrze. Jest to królestwo świata energii, które wspomagają po prostu działanie pośrednio na nasze działanie na tej planecie, ponieważ jak wiecie, wpisani jesteśmy w pakiet oddziaływania żywiołów na nasze życie, dlatego
wszystkie rodzaje chochliki, rusałki, syreny, ogniki, to wszystko pracuje po prostu na naszą pomoc, przepraszam. Ich zadaniem jest troszczyć się o to, żebyśmy tutaj korzystali prawidłowo z tej planety. Co to znaczy? Prawidłowo korzystali z fauny, z flory, korzystali z powietrza, ognia, wody. No niestety, nasze działanie na przestrzeni dziejów, o której dobrze wiemy, spowodowało, że dzisiaj mamy bardzo mocno skażone wszystkie nasze żywioły, bo tak można by powiedzieć, czyli nasze środowisko. Do tego już doszło, że w soli morskiej mamy dzisiaj tworzywa sztuczne, że powietrze jest takie, a nie inne. Zresztą tu było dużo w ten sposób mówione, ja już nie będę Państwa tym zamęczał. Elementale podzielone na cztery grupy żywiołów. Pierwszy elemental dotyczący do żywiołu ziemi to są gnomy, dewy dotyczą drzew. Pracują one z kryształami, pracują z kamieniami, pracują z wszystką strukturą, która wpływa na prawidłowe funkcjonowanie energii w obrębie gleby, ziemi. Pracują z kamieniami szlachetnymi, wspomagane są przez chór archaniołów, tutaj w tym wypadku Uriela. Następną grupę to są elementale, które są rusałki, to są różnego rodzaju chochliki, najdy morskie, odpowiedzialne są za żywioł wody. Wszystko to, co w wodzie żyje, w życiu się rozwija. Woda, jak wiemy, towarzyszy nam w każdym momencie naszego życia. Dwa jest przecież podstawą budowy naszego całego organizmu. Wspierana jest przez jednego z najsilniejszych archaniołów, Gabriela, który zawsze przynosi dobre wieści. I też on po prostu wspiera po prostu działanie tych elementali. Trzecia grupa to są zefiry przede wszystkim i dewy powietrza. Jest to grupa elementali, którzy odpowiedzialne są za ruch powietrza, za przemieszczanie się powietrza, zapylanie kwiatów, zamieszanie barw. Czy można by powiedzieć takim genetykiem znajdującym się dzisiaj w ogrodach. To jest właśnie działanie tych elfów. Wspierany jest przez Rafaela. I czwarty żywioł ognia przez ogniki. Wspierany jest przez archanioła Michel, który wspomaga człowieka w trudnych sytuacjach związanych z podjęciem decyzji, z oddzieleniem po prostu żywiołu, który jest zarazem podwójną działalność pełni. Daje życia, zarazem po prostu jest niszczący, żeby to było w równowadze. Mamy tego, który odcina. No i to, co jest, można by powiedzieć, głównym tematem dzisiejszego mojego krótkiej refleksji na temat tych istot, to są typowe anioły. Z greckiego angelos to jest posłannik. Zresztą w wielu kulturach są to wysłannicy, posłannicy, zależy się, który język zastosujemy. Możemy je to przetłumaczyć. W każdym razie świadomość tego, że anioł w wszystkich kulturach kojarzy się z jednym. Z pomocnikiem, wysłannikiem, z przesłaniem. Przede wszystkim są to istoty androgeniczne, czyli nie mają płci. Nie można im przeporządkować, że konkretnej płci. Zbudowane są właśnie z mikrobitów, z tej czystej energii, która nie koresponduje z energią fotonów, którą odbieramy, dlatego jest trudno je zobaczyć. Nie posiadają formy cielesnej. No i niestety też się trafiają tutaj anioły, które gdzieś tam się, z tego co wiemy, w tej angelologii, że są to anioły, które gdzieś tam się sprzeniewierzyły najpiękniejszej świadomości istoty, która je powołała do życia. No i prawdopodobnie jednym z takich upadłych archaniołów, zresztą najbliższym Bogu był Lucyfer. Z mojego mniemania Lucyfer to jest prawdopodobnie jedyny archanioł, który jest w stanie znieść to, co dzieje się z duszami upadłymi, czyli jest w stanie znieść presję wewnętrznej, takiej niezapowiedzianej złośliwości, przekory, boleści, tych dusz, gdzie się muszą borykać ze swoją świadomością, nazywa się czasami duszami uśpionymi. Myślę, że to jest jedyny z archaniołów, który jest w stanie tą presję tego popularnego w ludzkim pojęciu zła wytrzymać. Dlatego stąpił do piekieł. Co to znaczy stąpił do piekieł? Stąpił do tych dusz, które po prostu, o których my zapominamy. Dlatego pozwolę sobie Państwa poprosić przy tej okazji, że jeżeli jesteście ludźmi modlącymi się i wierzącymi na swój sposób, nie jest to z żadną religią związane, proście i módlcie się za wszystkie dusze, które nie mają znikąd pomocy. No, to jest bardzo istotne, ponieważ to wzywanie, nawoływanie z naszej strony dociera do źródła, ponieważ pomoc musi nadejść z wszystkich stron. Pomoc nasza, ponieważ mimo wszystko, że jesteśmy indywidualnymi istotami, to jest tworzymy po prostu jedność. Także prośba o to, żebyśmy wspomagali tych, którzy po prostu w jakiś sposób zabrakło im sił.
po co te istoty? One są powołane przez pierwiastek twórczy, przez Boga po to, żeby komunikować się i wspierać nas. A my w odwecie na to stworzyliśmy religię, żeby łączyć się z tym, którym nas powołał do życia. Niestety to, co gdzieś nam umknęło w tych dziejach, zostało w jakiś sposób przez Mahometa zapisane, że nawet w kropli deszczu, tej małej kropelce deszczu jest zapisana manifestacja jestestwa, jest opiekunem i każda kropla deszczu jest pod opiekunem. Kochani, w pismach, które mamy, w psalmach jest napisane, że żeby się nam nic nie zdarzyło, to nakazał swoim aniołom, aby przed nami podążali. Oczywiście jaka forma, to są słowa tylko, przepraszam, to są tylko formy słowne, ale sam przekaz mówi o tym, że przed nami podąża anioł. Podąża anioł. Takich sytuacji w życiu mieliśmy bardzo dużo. Jeżeli nie zamęczam Państwa, opowiem Wam historię z lat 70. autentyczną spod Kalisza, opisaną w prasie. Sytuacja miała takie miejsce, że starym żukiem, ci co mają lata, pamiętają, taki blaszak jechało, mężczyzna i kobieta. No i kobieta krzyczy, mówi, był przejazd kolejowy, mówi, stój, stój, stój. Patrz, jakaś kobieta przed nami stoi. No faktycznie, jakaś kobieta stanęła, rozłożyła ręce. No i wysiedli z tego sącego żuka. Patrzą, kobiety nie ma. Jakieś kurcze, nie wiadomo co. No ale w tym czasie ten pan usłyszał jakiś płacz dziecka. Co się okazało, że obok na torach była przywiązana dwójka dzieci. Podeszli, odwiązali te dzieci, za chwilę pociąg przejechał. Opisane jest to w prasie, dlaczego jest ważne. Ponieważ ten pan obiecał tej pani, że będą w związku, jak ona się pozbędzie tych swoich dzieci. No i uknuli ten plan. Kto chce wierzy, nie wierzy. Jest to fakt udokumentowany. To nie jest zmowa jakiejś halucynacji, tylko obydwoje tych ludzi widziało tą istotę, która po prostu zatrzymała ten samochód, żeby... To jest jeden z elementów, o których za chwileczkę będę mówił. To są wkroczenia aniołów, o których wyprzedzę może króciutko. Przepraszam. Dlaczego ten świat aniołów jest taki specyficzny? Dlatego, że ich rozumowanie nie jest równoznaczne z nami. Gdyby rozumowały to jak my, to prawdopodobnie w wielu wypadkach nie przyszłyby nam z pomocą. Tak, a ten, nie obrażając, a ten taki, siaki, owaki, to po co ja mu będę pomagał? Czegoś takiego wśród tych istot pomagających nie ma. Dlatego, że nie doświadczyły życia ludzkiego, no i mają tutaj problem, żeby w pewnym stopniu zrozumieć, co to znaczy. Proces naszego samodoskonalenia, samorozwoju, odzyskania samych siebie jest praktycznie w rozumowaniu ludzkim nie do pogodzenia się ze świadomością aniołów, ponieważ one nie mogą zrozumieć, dlaczego my zadajemy sobie nawzajem tyle gwałtu. Dlaczego przy takim poziomie świadomości, który mamy, rozwoju intelektualnego, cały czas żyjemy w jakimś strachu i lęku, cały czas się czegoś boimy, te lęki po prostu tworzymy. Tworzymy bezprecedensową, przestrzeń takiego paraliżu, przestraszenia, pozbawia nas po prostu normalnego spojrzenia na to, w jakiej przestrzeni nam przyszło żyć. I te dwa dysonansy powodują, że ten świat tych opiekunów, tych pomocników jest zakłócony przez nasze postrzeganie ich. Gdybyśmy zdjęli tą powłokę cielesną, to prawdopodobnie zrozumienie działania aniołów by było dla nas łatwiejsze. W jaki sposób aniołowie oddziaływują na nas? Przede wszystkim intuicyjnie, za chwileczkę to rozwinę, czyli działają z planu, działają z intuicji i wiary, czyli wierząc w to, że działając z pozycji intuicji, mając odpowiednią wiarę i poziom świadomości tej swojej anielskiej, mogą komunikować się i działać w naszej przestrzeni. No i to, co jest najpiękniejsze, jest to też udokumentowane historycznie, rozeznanie w duchu. Rozeznanie w duchu to jest przykład między Joanny d'Arc, która dostała bezpośredni komunikat cały czas swojego krótkiego życia, tych 20 iluś tam lat. I to jest najlepszy przykład tego, że w tym świecie, kiedy uważności, kiedy chcemy na to zareagować, po prostu te istoty nam się objawiają, chociażby właśnie przez przykład uwielbienia. Kochani, ja tutaj króciutko, bo tego jest bardzo dużo, ja nie chcę się tu angelologią zajmować, ale chcę Państwu pokazać, że podziałów aniołów w hierarchii historii ludzkości mamy kilkanaście, przy czym one się różnią niewiele. Mamy trzy grupy, trzy triady. Tutaj mamy według Dionizego z V wieku. Tak naprawdę, nim przejdę dalej, proszę Państwa, wcale nie jest istotne, jak my którego anioła czy archonioła nazwiemy. Jeżeli mamy tylko świadomość, że mogą nam pomóc, to nieważne, jak on ma na imię. Nieważne, w której grupie jest, w której triadzie, czy on należy do tronów, czy do zwierzchnictwa. To jest naprawdę nieistotne.
po co to było stworzone? Po to, żeby człowiekowi przybliżyć to, że na wszystkich poziomach, bo ktoś mówi tak, no ten anioł to tylko bogatym pomaga. Nie, bo jest anioł, który pomaga też tym biednym. No tak, ale on jest taki sam. Krótko, zwierzchnictwa to są archaniołowie, które opiekują się potężnymi metropoliami od zawsze, bo my mówimy, że duże miasta. Kiedyś grupa ludzi, czyli plemię, też miała swoich opiekunów, więc są to miejsca wyznaczone, są to narody, są to też duże skupiska ludzi, no, po prostu popularne zakłady pracy, wielkie szkoły i tak dalej. Grupą drugą stanowią moce. Moce są odpowiedzialne za działanie aniołów karmy, czyli to, co my nazywamy popularnie, oczywiście to jest nieprawdą, prawa jakieś tam pokuty, grzechu. Karma to jest nic innego, jak po prostu uświadomienie sobie tego, że cały czas, mamy szansę, tylko żebyśmy nie nadużywali tego. Karma jest niczym innym, jak wyprostowanie po prostu swoich zaszłości. Przede wszystkim, co jest jeszcze u nich takiego istotnego w mocy, że to są archaniołowie, którzy strzegą informacji, które nazywamy, my ludzie nazywamy księgami Akaszy. To cokolwiek w naszym życiu zostało wypowiedziane i pomyślane, jest nosikiem informacji energetycznej. Każda cząsteczka energii ma zapisaną pamięć. I są to właśnie te księgi Akaszy. To, co zrobiłem w swoim życiu, jednym, drugim wcieleniu, to wszystko jest zapisane. To jest wszystko zatrzymane przez cherubinów, to jest strzeżone przez energię i archaniołów mocy. Taką specyficzną grupą wśród chórów anielskich są serafinowie. Serafinowie jest to grupa aniołów, która dzieli się na bezpośrednio grupę anielską, aniołów indywidualnych i grupę aniołów, które są odpowiedzialne za utrzymanie tej korespondencji między tym światem tutaj a światem przeznaczonym dla świata wieczności. One, serafini, pracują z nami przez konkretne wcielenia, zapisują informacje, żeby ta świadomość, którą tutaj przyszliśmy, nie została utracona. Przekazują tą informację cherubinom, którzy utrzymują tą informację o każdym naszym wcieleniu, by tworzyły pewną jedną całość i były nieutracone. Stanowią tak zwane duchowe przeznaczenie. Przede wszystkim serafini są odpowiedzialni za nasz wzorzec umysłowy. Co to znaczy? Ponieważ wcielenia nasze przychodzą tutaj na różnym poziomie naszego rozwoju umysłowego, świadomości i ten cykl rozwoju jest wpisany w tak zwane prawo reinkarnacji, które pozwala nam wzrastać. I w zależności od naszego stopnia rozwoju ta grupa jest przyporządkowana. To nie znaczy, że ktoś jest gorszy czy lepszy, tylko serafin, który jest odpowiedzialny za daną grupę czy daną istotę, jest dostosowany do świadomości i rozwoju umysłowego danej istoty, która została wcielona na tym poziomie. Też jest taką ciekawą rzeczą, że serafin, jak dostaje to zadanie, towarzyszy tej istocie tutaj od momentu poczęcia, czyli od momencie, kiedy zostaje już powołana w planie przygotowania, planie duszy, czyli nim jeszcze została poczęta, do momentu rozwoju płodowego, następnie podąża do momentu, kiedy opuszczamy świadomość życia tutaj doczesnego, czyli tak zwanej ludzkiej śmierci. Towarzyszy nam do momentu tego, czyli przejścia tak zwanego stanu bardo, kiedy opuszczając tą świadomość życia cielesnego, przechodzimy stan przejścia odzyskania pełnej świadomości. Czyli nazwane to jest terminologii chrześcijańskiej zmartwychwstaniem. Zmartwychwstanie jest to nic innego jak odzyskaniem pełnej świadomości. Archaniołowie to grupa bardzo wysoko w hierarchii anielskiej, która jest odpowiedzialna za pozostałych wszystkich aniołów, a przede wszystkim za aniołów towarzyszących nam, aniołów stróżów w całej przestrzeni galaktycznej. Gabriel, archanioł, ja tylko króciutko, bo ich całą plejadę Państwu nie omówię, bo jest bardzo dużo, ale tych najważniejszych krótko chciałbym Wam przybliżyć. To jest zwiastun dobrej nowiny, informacji, to przekazuje informacje, jest pośrednikiem też między Stwórcą, Ziemią a nami. Twórczy. Dlaczego twórczy? Dlatego, że jeżeli człowiek rozwija się na poziomie, powiedzmy, fizycznym, swoje zdolności plastyczne, artystyczne, zawsze przywoływany jest chętnie nam pomóc. Co dalej? Jeżeli mamy problem, że
świat zaczyna wchodzić butami w nasze życie, kiedy nie możemy odnaleźć swojej rzeczywistości. Bardzo chętnie proszony Gabriel przyjdzie i pozwoli nam po prostu odnaleźć się w rzeczywistości, której nam przyszło nam żyć, kiedy świat, jak to mówi się, legnie w gruzach albo wali nam się na głowę. Drugim archaniołem, który uważany jest za przyrodnika, czy wręcz ekologa, to jest Uriel, który opiekuje się naszą całą przyrodą. I to przyrodą nie w tym aspekcie tylko pojęciu ludzkim, że związany jest z roślinami, zwierzętami, ale też wszystkimi strukturami, które po prostu uruchamiają ten proces życia przyrodniczego. Co dalej? Wpływa jeszcze na nas, czyli na te wszystkie istoty, ponieważ to my też jesteśmy jednym z elementów tej przyrody. My często mówimy, że ja i reszta wszechświata. Uriel tego nie rozstrzyga, to znaczy nie rozgranicza. Potrafi nam w ten sposób oczyścić nasz umysł. Co to znaczy? Jeżeli mamy problem odnalezienia się w tym świecie fizycznym, to właśnie możemy poprosić Uriela. Po prostu on nam to ułatwi. Co jeszcze? Ułatwi nam zrozumienie, dlaczego to wszystko jest tak poukładane. Jeżeli człowiek znajduje się na rozdrożu i tak, Panie Boże, ja już nic nie wiem, co się z tym dzieje. Więc w tym momencie możemy poprosić Uriela, żeby nam pozwolił zrozumieć, dlaczego rzeczy są takie, a nie inne. Jest to bardzo ważne, ponieważ w sferze, w której się rozwijamy, w czasach, które nam przyszło żyć, bardzo często dopadają nas emocje, które mówią, ja tego nie ogarniam, ja tego nie rozumiem. Pamiętajcie, że nie jesteśmy sami. Zawsze jest pomoc, zawsze może nam ta pomoc przyjść. Jest to archanioł bardzo głęboko zaangażowany w nasze dobro, bo nasze dobro dla aniołów jest najważniejsze. No i Michał, inaczej różnie nazywany, Michał często jest przedstawiany jako z włócznią i pogrążający smoka, bo jest to archanioł, który próbuje pomóc nam oczywiście na nasze żądanie, odciąć się od rzeczy, które dla nas są niepotrzebne, które są niebezpieczne, chroni nas przed naszymi emocjami negatywnymi. Kwestia tylko uświadomienia sobie, że jest. Przede wszystkim strasznie cierpliwy jest. Wszystkie te obawy, lęki, to wszystko, co nas dopada, on czeka na moment po prostu, żeby go poprosić. I w każdej chwili po prostu przychodzi zadziałać. Ktoś mówi tak, ja tutaj tak przerwę bezczelnie, proszę Państwa, dopóki nie wierzymy, to nie prosimy. Dopóki nie prosimy, to ta pomoc nie nadejdzie. Przynosi oswobodzenie tej maści, że wszystko może ulec zmianie. Wszystko może ulec naprawie. Jeżeli go prosimy i prosimy o to, żeby nam uzmysłowił, czy da się coś w tej kwestii zrobić, to właśnie on po to jest. Pozwala zmienić sposób naszego myślenia, postępowania, nastawienia się do życia i do innych ludzi. Taką przemianę. W sytuacjach, jak tutaj zaznaczyłem, kiedy czujemy się już opuszczeni, samotni, kiedy wołamy z przestrzeni ich serca, że już nie ma znikąd pomocy, to on czeka po prostu tylko go poprosić. I on wtedy nadchodzi. Rafael, Bóg, który uleczył, jest to, można powiedzieć, naszym lekarzem, uzdrawia naszą homeostazę wewnętrzną, czyli pozwala człowiekowi wewnętrzną równowagę odzyskać. Uzdrawia nasze zdrowie psychiczne, fizyczne, leczy, uzdrawia to, co zostało zakłócone w szerokim tego spektrum rozumowania. Dlatego jest tak bardzo istotny w sytuacjach, kiedy nam się wydaje, że nasz organizm psychiczny i fizyczny nie domaga. Zwany też nadzorcami wiatru, stróżem Edenu czy ogrodu, opatrzności, planuje wszystko w naszym przestrzeni naszej, aby nam się nic złego nie działo. Jest też archaniołem, który budzi wewnętrzną naszą moc, którą dostajemy, ponieważ bardzo często zapominamy, że my tą moc mamy, że cały czas do nas płynie, nazywana się esencją Stwórcy. I on w momentach trudnych dla nas budzi tą świadomość, że mamy do dyspozycji potężną moc, potężną energię, żebyśmy jej nie tracili, to co dzisiaj było powiedziane, żebyśmy odpuścili i wybaczyli. Odpuszczając i wybaczając odzyskujemy bardzo duży potencjał energii. To jest właśnie ta moc, która jest nam potrzebna. I on nas tym wspomaga. Prowadzi do tego, żebyśmy byli całością, a całością to korzystali z pełnego potencjału, który nam został dany. No i kolega Metatron, czasami mu się przypisuje kilkadziesiąt imion, to jest szef szefów, zarządzający wszystkimi aniołami, oczywiście synonimów jego jest bardzo dużo. Praktycznie można by powiedzieć tak na skróty, że odpowiedzialny jest za wszystko. Znaczy, no to duże ma zadanie. Tak, odpowiedzialny jest za miłość, pracę, harmonię, równowagę wewnętrzną. To, jeżeli mamy problem z naszą kreatywnością, czyli znaczy nie możemy niczego w życiu
dokończyć, czy zrobić, czy coś nam się nie udaje, to wtedy możemy tego szefa po prostu poprosić o to, żeby nam wspomógł, żeby nasze działania były po prostu sensowne. Jest też takim orędownikiem, jeżeli niektórzy mają problem, żeby prosić Boga o pomoc. Ktoś powie, no jakieś takie dziwne. Tak, niektórzy z ludzi uważają się za niegodnych, żeby Boga prosić. Więc jest ten właśnie metatron, który mówi tak, ja jestem pomostem między tobą a Bogiem. Jeżeli nie chcesz Boga poprosić, poproś mnie, ja chętnie zaniosę twoje prośby i przyniosę ci odpowiedź. Czamuel to jest jedyny archanioł, który w terminologii angelologii nie jest przedstawiony w postaci ludzkiej. Jest postawiony symbol jego postaci trzech płomieni. Trzy płomienie, te, które znacie z obrazka Faustyny Kowalskiej, które płyną z serca Jezusowego, jest to jedyny archanioł, który jest w ten sposób przedstawiany. Czamuel jest nazywany aniołem miłości. Jest to anioł, który burzy te wszystkie niepotrzebne mury, któreśmy zbudowali wokół siebie, który łagodzi obyczaje między ludźmi, towarzyszy nam w wszystkich naszych troskach, wszystko przemienia na drodze miłości. Jest to anioł, który wspomaga nas w tych wszystkich działaniach przemienić. Jeden z archaniołów, który należał do grupy też i mocy, jest to archanioł Azarel. Dlaczego jest taki istotny? Dlatego, że nazywany jest często aniołem śmierci. I nie to w tej postaci negatywnej, tylko tej pozytywnej. Jest to archanioł, który dla nas, którzy mamy problem z świadomością tego, że śmierć jest niczym innym, tylko przejściem do innego poziomu świadomości. Azarel pomaga nam przebrnąć przez tą sferę bardzo trudną dla każdego istoty tutaj, która się tutaj pojawiła i przemieszcza przez ten padł. Azarel jest aniołem, pomimo że nazywany aniołem śmierci, aniołem miłości, aniołem największej przyjaźni dla człowieka, dlatego że w tych trudnych chwilach, kiedy przychodzi nam zmienić status z tego, przychodzi nam z pomocą, pomaga nam w przejściu do innej świadomości czy do innego wymiaru, pomaga nam, żebyśmy tego dokonali łagodnie, żebyśmy się jak najmniej tego bali. Też często, jeżeli go o to poprosimy, pomaga nam, abyśmy nie utknęli w tak zwanym astralu, tej przestrzeni, która nas tutaj zatrzymuje. Pokazywany jest w symbolice ten, który ma wiele odnóży i wiele kończyn dłoni, ale jego pięknym symbolem jest jabłko. Bo jak wiecie, jabłko jest symbolem odrodzenia się. Jabłko obumiera, wysypuje się nasiono i rodzi się życie. Więc jest on przedstawiony w symbolice trzymającego, tu macie Państwo, trzymającego jabłko, nasienie życia. I tak prywatnie to, co mi jest najbliższe z aniołów, to są anioły dźwięku, ponieważ ja od dłuższego czasu pracuję z dźwiękiem, z wibracją dźwięku, więc te anioły dźwięku szczególnie mnie towarzyszą, anioły. Często się dziwimy, że przychodzimy gdzieś z jakiegoś pomieszczenia i zachciewa nam się śpiewać, nucić. Mówi, tak kurczę, przecież ja nie mam żadnej, jak to się mówi, predyspozycji, dwa, że nie mam potrzeby, a nie wiem w ogóle skąd to się wzięło. W momencie, kiedy nasza dusza się raduje, kiedy robimy coś dobrego, kiedy w życie nasze jest, jak to się mówi, pozytywnie, w miłości dobre, to przychodzą archanioły z chórów anielskich, zaczynają z nami śpiewać, nucić. Mówi, no przecież ja nie umiem śpiewać, a śpiewam. To właśnie to jest działanie aniołów, bo my ciągle myślimy, że to się dzieje nie wiadomo skąd. To one są po prostu. One są, uwielbiają ten stan. Kiedy podnosimy te wibracje dźwięku, to automatycznie ten świat przestrzeni tej między tej wymiarowej po prostu zaczyna się rozrzedzać i napływają po prostu anioły. Jeżeli w tej hierarchii dźwięku użyjemy własnego głosu, użyjemy instrumentów, ponieważ one współpracują, nam się wydaje, że są to istoty, które mają skrzydła, latają, no i jeszcze jak tam umieją zagrać, to coś zagrają na trąbkach. Przede wszystkim ta wibracja, którą wprowadzają, jest niczym innym jak odpowiedzią na nasze prośby i żądania. One, nawet jeżeli chcą grać, chcą śpiewać, chcą odpowiadać, bez naszej prośby niczego takiego nie zrobią. W momentach, kiedy otwieramy tą naszą przestrzeń, kiedy zapraszamy je mniej czy bardziej świadomie, to jest piękne. Nie do końca musimy być świadomi, ale po prostu przez to nastawienie do życia, przez otwarcie się, taką nutę wewnętrzną, po prostu one zaczynają działać. Na cel oczywiście boskich celów. Zajęcia, które prowadzimy taką nutą, która otwiera i zaprasza przestrzeń anielską, czyli
spotykamy się powiedzmy w grupie ludzi, możemy to zrobić sami w domu, nawet indywidualnie, jeżeli zanucimy głoskę A z wibracją mocną i pomyślimy, że chcemy do przestrzeni serca, czy naszej przestrzeni naszej rodziny, domu zaprosić anioły, to po prostu one przychodzą. Ja tak może znowu przeskoczę, na przykład ostatnio prowadziłem takie spotkanie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku właśnie o tych aniołach i mówiłem, że różne rzeczy się po prostu dzieją. No i oczywiście ludzie na to patrzą, ja mówię, że manifestują się te anioły. Nie zwróciłem uwagi, sala była taka duża i wisiało tam chyba 30 takich podwójnych świetlówek. Pamiętacie Państwo, takie stare dwie rury były i dwa kable. Cała sala tymi świetlówkami wypełniona i ktoś to pani, niech Pan zobaczy. Spojrzeliśmy na sufit i jedna z tych lamp się kołysała. Proszę Państwa, przez całe moje zajęcia ta lampa się po prostu kołysała. Ktoś mówi, no zbieg okoliczności, nie ma zbiegu okoliczności. No jak 29 lamp się nie kołysze, a ta jedna lampa się kołysze. Ani nie było nikogo na górze, bo to jest... Także możemy to traktować, to nasza przestrzeń, proszę Państwa, ta nasza przestrzeń, do której zapraszamy albo nie zapraszamy, to jest właśnie ta wibracja dźwięku. Więc działanie z głoski A jest piękne. Jeżeli chcemy komuś przesłać jakąś intencję, to zapraszamy, nucimy wtedy z głoskę OMA, OMA. Czyli tą wibrację, czujemy, że ta przestrzeń po prostu jest otwarta dla tych aniołów. To jest najpiękniejsze, że one wcale nie wymagają, żebyśmy w nie uwierzyli. Po prostu je tylko zaprośmy. Będą wspaniałe działały. Dodają nam sensu i mocy w naszym działaniu. Jeżeli robimy to z czystej intencji, dobrej intencji, nawet zakładając, że my to do końca w to nie wierzymy, ale mamy takie przekonanie, że chcemy coś dobrego zrobić, to proszę Państwa, nie ma lepszej rzeczy jak tylko dobra intencja i oczywiście to działanie, bo bez tego się nie da zrobić. No i ten, co jest najważniejszy, bo on jest w hierarchii, niektórzy mówią najmniejszy, ale w sumie jest najważniejszy. Oczywiście wszystkie są ważne. To jest nasz anioł osobisty, należy do grupy serafinów, bo mamy, teoretycznie mamy minimum dwie istoty anielskie wokół siebie, a jest ich bardzo dużo, ale to są aniołowie stróże. Każdej naszej istocie, która przychodzi tutaj w momencie pierwszego wcielenia, w zależności od poziomu, który osiągnie, przyporządkowany jest, przydzielony jest anioł stróż. Anioł stróż towarzyszy nam zawsze. Serafin jako drugi anioł towarzyszy nam przez jedno wcielenie, może opuści, bo wykona swoje zadanie. Wszystko zanotował, zapisał, przekazał cherubinom. Anioł stróż zawsze nam towarzyszy. Zanosi przed trony, to też są przed tron Boży nasze intencje, przynosi odpowiedzi. Zostaje wyznaczony indywidualnie, czyli każdy z nas ma swojego anioła stróża, który towarzyszy nam przez wszystkie wcielenia w procesach reinkarnacji. Niezależnie od tego, co się z nami dzieje, jak ewoluuje nasze jestestwo, tak ewoluuje z nami archanioł. Najpiękniej to widać, to już dzisiaj było poruszone wśród tych istot, które... Ta częstotliwość fal jest bardzo wyczulona i często dzisiaj spotykamy się w tym, że nasze dzieci widzą istoty, widzą aniołów, rozmawiają z nimi, korespondują, proszą je o pomoc. Kiedyś to było tępione, dzisiaj mądrzy rodzice o tym wiedzą, że te dzieci mają inny sposób postrzegania, widzą więcej, potrafią więcej, więc jest to piękne, że możemy z tych doświadczeń tych dzieciaków korzystać. To wszystko wpływa na to, że ten nasz rozwój dziecięcy widzenia i komunikowania się, a też i zbierania informacji jest odnotowany, zapisany, więc przechowywany jest. To jest też piękne, że dla tych grupy anielskiej nie ma niczego, które by mogło być w jakiś sposób niewykonalne, ograniczone, za duże, za małe, potrzebne, niepotrzebne. Niczego nie oceniają. To jest niesamowita rzecz. Nie wykonują żadnej gradacji wartości potrzeb. Przede wszystkim anioł stróż ma świadomość swojej istoty i świadomość swojego działania na rzecz istoty, którą się musi opiekować. Nie poddaje to żadnej analizie. I to jest fenomen tego. Kochają bezwarunkowo. Jeżeli wchodzi w naszą przestrzeń, to zaprzyjaźnia się z nami na tak zwaną wieczność, na czas po prostu naszej wędrówki. To, co czasami jest dla nas dość smutne, to, że nie mając świadomości istnienia anioła stróża, nie wierząc w anioła stróża, często czeka wiele wcieleń na to, żebyśmy go zaakceptowali. On z uporem, z czystą miłością, nie jest ważne dla niego, czy to jest rok, czy 100 milionów lat, po prostu jest przy nas i czeka na tą chwilę, tylko żebyśmy go zechcieli zaakceptować.
To jest fenomen następny, polega na tym, że on na niego nie ma poczucia czasu, nie ma poczucia gradacji, tak jak my mamy. Dlatego archaniołom i aniołom trudno jest nas zrozumieć, ponieważ my ciągle coś oceniamy, coś analizujemy. My korzystajmy z tej okazji. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko jest dla nas. Kochani, przychodzą do nas na trzy sposoby. Wzywane, wkroczenia i prośby. To są trzy elementy, według których mogą przejść do naszej przestrzeni. Kiedy z głębi duszy, kiedy już w życiu jest ci bardzo ciężko, kiedy już nie masz znikąd pomocy, wzywasz anioła, archanioła, to na pewno ci przyjdzie z pomocą. Zawsze. Jeżeli to wołanie, ta niemoc, ta słabość przychodzi z przestrzeni duszy, jest pozytywny oddźwięk. No ale niestety wielu z nas próbuje sobie z tego zrobić taki, można powiedzieć, wymyk, przepraszam, w życiu i jakieś mamy zachciankę, jakąś słabość i sobie tak z lekceważeniem, z lekkością zapraszamy, czy prosimy o pomoc. Z całym szacunkiem, kiedy nie ma tego kanału przestrzeni świadomości duszy otwartej, kiedy nie płynie to z naszej pełnej przekory, przepraszam, nie płynie z naszej pokory, to niestety aniołowie nie zadziałają. Jeżeli płynie to z naszego chcieństwa, niestety na nasz apel nie odpowiadają. Musimy być tego świadomi. Drugim elementem, kiedy działają w naszej przestrzeni, to są wkroczenia. Kiedy plan duszy jeszcze się nie wykonał, a nasze życie przez różne zbiegi okoliczności albo też przez nasze działanie powoduje, że nasze życie jest zagrożone, anioł, stróż, serafin przychodzą aniołowie w pomocą i strzegą nas od sytuacji, która jest zagrożeniem, które mogłaby przerwać to życie, ponieważ oczywiście jestem ja i reszta wszechświata, ale jest tak zwany plan duszy. Też chronią nas przez wkroczenia w momencie, kiedy w naszym życiu pojawia się doświadczenie traumatyczne, które jest nam do niczego niepotrzebne, które nie wspomaga planu dusz. I to jest wspaniała ochrona, że często odgradzają nas od sytuacji niebezpiecznych, które są do niczego nam niepotrzebne. Jeżeli prosisz, to ta pomoc zawsze nadejdzie, więc odpowiedź jest prosta. Prośmy, a będzie po prostu nam dane działanie tych aniołów. Nie możemy tego robić w porywczości, musimy po prostu normalnie poprosić. W tym wszystkim niestety mamy też drugą stronę medalu, że my często prosimy o coś, czego robimy to albo żartobliwie, albo z przekory, albo z nieświadomości, albo jeszcze z innych pobudek, więc trzeba być świadomym, o co prosimy. O co prosimy, kiedy prosimy, jakiej przestrzeni. Także nie tęsknijmy za tymi rzeczami, które są dla nas nieznane, które mogą być w jakiś sposób niebezpieczne też dla nas. Anioł interweniuje też w tym momencie poprzez prośbę, wkroczenie, ale w momencie, kiedy prosimy go, może się pojawić taka sytuacja, że ten anioł opiekun, aby zapewnić rozwój planu duszy, sprowadza przestrzeń duszy sprowadza na nasze zaproszenie różny stan dyskomfortu, choroby i wtedy anioł opiekun towarzyszy nam, jako jego wkroczenie, towarzyszy nam to, abyśmy ten stan, który nazywamy potocznie chorobą, stan cierpienia, żebyśmy go jak najłagodniej przeszli. Wspiera nas w tym, ponieważ z całym szacunkiem choroba jest wielkim doświadczeniem, jest to wspaniałym planem. Ktoś mówi, no jak można mówić, choroba jest wspaniała? Tak, bo pozwala człowiekowi na ten moment w jakiś sposób zaistnieć w tym jestestwie, dlatego żeby człowiek nie był sam w tym cierpieniu i w tym doświadczaniu tego, anioł po prostu wspomaga go. Wspomaga go z tego względu, że to wszystko, co żeśmy posiali, to zbierzemy, nazywane to jest często karmą. Często karma ludziom kojarzy się z jakimś grzechem, pokutą. Karma jest niczym innym jak konsekwencją planu, któryśmy podjęli. I oczywiście nie można tego spłytać, bo ktoś powie, no, że jak to jest takie wszystko piękne, to przecież mogę w życiu robić, co chcę. Z całym szacunkiem ta karma jest naszym wyswobodzeniem, naszym otrzeźwieniem, naszym takim przewodnikiem, który powoduje, że od źródła żeśmy się oddalili, ale do tego źródła możemy wrócić. Jeżeli sobie uzmysłowimy, że powstaliśmy z miłości do miłości i przez tą miłość możemy do tej miłości wrócić, to jest właśnie działanie karmy. To jest nic innego jak działanie z miłości, które pozwala tej duszy odzyskać siebie niezależnie od tego, jak i gdzie, kiedy zabrznęła. Jest to też system informacji zwrotnych, który pozwala to. Bardzo często anioły pojawiają się w naszym życiu
w różnej formie, w różnej przestrzeni. Teraz parę słów bym się powiedzieć jeszcze. Tu macie Państwo, wykorzystałem za zgodą autorki Haliny Błażyńskiej portrety aniołów, które przepiękne ona maluje, też energetyczne są. Często mówimy, że kogoś dopadło nieszczęście. Takimi aniołami bardzo często wcielonymi są dzieci, które są zespołem Downa, z jakimś porażeniem, które odbierają świat całkiem inaczej, które są postrzegane, są inaczej, one po prostu korespondują z tym światem też inaczej. Także jeżeli sobie uzmysłowimy, że każda dusza ma swój plan, swój poziom, który tutaj jest i ma swoich opiekunów, to patrzmy też na wszystkich wokół nas razem, zaczynając od siebie, jako te istoty anielskie, które są, działają, wspomagają. Zresztą o tych rzeczach człowiek wspomina i mówi bardzo dużo. Są administratorami boskiej dobroczynności, są administratorami chroniącymi nas na naszej drodze, troszczą się o nas, żeby nam się złego nic nie stało. Też piękna rzecz, towarzyszą nam w naszej modlitwie. Jeżeli człowiek zmęczony życiem i z przestrzeni tej świadomości, wartości nadrzędnej Stwórcy bierze się za modlitwę i kiedy już jest tym wszystkim zmęczony, anioły przychodzą mu z pomocą, by ta modlitwa była pełnowartościowa. Też to, co jest bardzo istotne, zwłaszcza przy tych archaniołach, o których wam wspominałem, i serafinach, pomagają nam zmienić swoją rzeczywistość, przechodząc do innego wymiaru. Dlatego, żebyśmy się tutaj w tym wszystkim nie pogubili, a zapraszając te anioły, towarzyszą one nam w przejściu do innego wymiaru, do innej świadomości, w momencie różnych typów śmierci. Komunikują się w różnych przestrzeniach, na poziomie ludzkim, energetycznym. Dlaczego nie możemy aniołów zobaczyć? Dlatego, że zbudowane są z tak subtelnej energii, która nie koresponduje z fotonami. Nasze oko odbiera obraz w postaci odbitego świata, w postaci fotonów. Te cząsteczki z sobą nie korespondują. Tak tylko dla ciekawości. Tego, co tutaj widzicie Państwo, nasze oko odbiera w granicach 1% tego, co tutaj się znajduje. Jeżeli byśmy sobie zmyślili, że tu jest pełna sala, a 99% jest czegoś tutaj więcej. Dlatego korespondencja tych różnych energii jest dość skomplikowana, więc często nasze chcieństwo, nasze egoizm powoduje, że no dlaczegoż mi się nie objawisz, dlaczego nie przyjdziesz? To jest albo ignorancja, albo brak elementarnej wiedzy. Dlatego musimy być bardzo uważni. To, co wam mówiłem o tej lampie, to nie są przypadki. Takich spotkań z aniołami jest bardzo dużo. Najczęściej manifestują się przy pomocy piórka. Jeżeli w tym momencie, jak spadnie na wam białe piórko, to, no, jakiś zbieg, to proszę Państwa, to o czym pomyśleliście w tym momencie, jak to pióro przed wami spadło, to może być informacja właśnie od anioła. Bardzo rzadko przychodzą one w formie materializującej się, ponieważ jest im bardzo trudno przedostać się, ponieważ wibracja, której są zbudowane z tej energii, niewspółmiernie jest za szybka w stosunku do gęstej energii materii, którą mamy tutaj na tej planecie. Więc mówiąc językiem praktycznym, przedostanie się anioła do naszego wymiaru, tak byśmy chcieli tego pilota przez ścianę przełożyć. To jest takie trudne dla nich zadanie. Oczywiście w sytuacjach specyficznych potrafią się zmaterializować, znaczy inaczej, zagęścić mikrobity, czyli te cząsteczki energetyczne, my to nazywamy objawieniami, że wykonują bardzo dużą energię. Sytuacja naprawdę potrzebna. Między innymi prawdopodobnie to się stało na tym przejeździe kolejowym, tam właśnie pod Kaliszem. Ale jakie mogą się pojawić w naszym życiu? Pojawiają się to, co my często ignorujemy, czego nie uznajemy, czego nam się wydaje, że to jest jakiś tam przypadek, jakieś pierdu. To są właśnie musnięcia gdzieś po włosach, po ramieniu, jakiś specyficzny zapach, jakieś dotknięcie, jakiś ruch powietrza. Jest bardzo dużo tych możliwości komunikacji. Też przysyłają do naszej przestrzeni, przysyłają inną osobę. Jeżeli inne sposoby zawiadują, przepraszam, zawodzą, jeżeli nie mogą się inaczej do nas dopukać, to przysyłają nam osobę, która przychodzi i mówi tak, słuchaj, jest taka i taka sytuacja. Proszę Państwa, tą sytuację, że to nie ma przypadku w tym świecie komunikacji, w tym świecie materialnym, w świecie wymiaru, różnych wymiarów energetycznych, jeżeli Państwo by chcieli sobie przeczytać, w sensie pięknego kryminału czy sensacji, jest Jamesa Redfielda Niebiańska przepowiednia, który mówi o tej właśnie tu sytuacji, że w życiu są takie chwile, że na naszej drodze staje człowiek, który nam coś chce przekazać i tylko od nas zależy, czy my z tej okazji skorzystamy, bo do tego kontaktu już drugi raz w życiu może tym tutaj po prostu nie dojść. Więc trzeba być uważnym. Uważność jest to najpiękniejsza rzecz, która jest nam oferowana.
Co jeszcze robią? Przede wszystkim to, co w pojęciu ludzkim wydaje się nieosiągalne, niewykonalne, czyli zamknięte wszystkie drzwi i wrota, jeśli poprosimy o to anioły, w cudowny sposób otwierają wrota symbolicznie, oczywiście otwierają wrota sytuacji, w której po prostu mamy patos. Takim orędownikiem pracy z aniołami był ojciec Pio z Pietrelczyny, bardzo skromny zakonnik, który w młodości, jeszcze jak mieszkał w domu rodzinnym, objawił mu się anioł stróż, który podpowiadał i pomagał mu w jego życiu później zakonnym. On to bardzo ładnie przedstawił, opisał. W żywotach możecie to Państwo znaleźć. Niezależnie od tego, czy wierzycie w te anioły, czy nie wierzycie, nie zamykajmy się na nie. Bo jeżeli zamykamy do siebie dostęp, to w sytuacjach, które... I tutaj trzeba się głęboko zastanowić. Jeżeli naszą przekorną intencją będzie, że ja nie chcę żadnej ingerencji, nie chcę żadnej pomocy, nie wierzę w to, kategorycznie się odcinam, to często może tak zdarzyć, że w sytuacjach trudnych ten anioł po prostu może nie przyjść, ponieważ nie może naruszyć naszej wolnej woli. Tak samo jest z wolą duszy. Jeżeli plan duszy jest zagrożony, to może zadziałać. Jeżeli nie jest zagrożony, nie ma wołania z tej przestrzeni, nie mogą one ingerować. Jeżeli mamy wewnętrzny problem, bo często nasze życie, tutaj wielokrotnie już było mówione, to jest niestety nieutulony żal naszego dziecka wewnętrznego. Często spotykamy się z taką historią, sytuacją, że coś nam w życiu się nie układa, relacje, sytuacje i nie wiemy, co się dzieje. Jeden ze sposobów takim, który może to rozwiązać, jest utulenie własnego dziecka w sobie. Oczywiście różnych metod jest bardzo dużo. My robimy taką medytację światła i utulenia własnego dziecka, ale najprostszą rzeczą to poprosić anioły, serafiny, anioła stróża, aby utulił nasze dziecko we mnie, czyli ten pierwiastek, ten najpiękniejszy dziecko, moje dziecko, ja jako dziecko. Kiedy poczujecie tą miłość anioła na własnym wnętrzu, własnego tego, co jest najpiękniejsze, tego dziecka w nas, bo tacy naprawdę jesteśmy. Jesteśmy czyści, niewinni, jesteśmy w korespondencji z tym wszystkim, co nas doświadczamy, co nas przemija. Żeby nie być w tym wszystkim sami dla tych, którzy wierzą w działanie pól energetycznych zwanych aurą, którzy wierzą w subtelne energie, pracę z energią, kanału przestrzeni świadomości Chrystusowej, tak zwanej reiki energii. Dla tych aniołowie wspomagają, żebyśmy łatwiej widzieli tą aurę człowieka, bo jak popatrzymy na człowieka, to często mówi się, że mamy zwierciadła. Co to znaczy, że człowiek informuje nas, jakie jest jego nastawienie do nas, do życia. Żeby nam było łatwiej, kiedy mamy trudną rozmowę, gdzieś o pracę, jakieś relacje międzyludzkie, to poprośmy go, żeby nam pomógł lepiej to zobaczyć, żebyśmy byli obiektywni w tej sytuacji. Możemy z nimi współpracować. To jest najpiękniejszy chyba element, kiedy wyłączamy nasze ego, nasz egoizm, naszą butę i prosimy w innej intencji niż własne. Oczywiście własna jest ważna, najważniejsza, ale możemy te anioły wysyłać w różne miejsca, ponieważ jest wiele miejsc na tej planecie, gdzie króluje strach, przerażenie, lęk, obawy. Niezależnie od tego, czy jest to nam znane, czy nie, bo możemy wysyłać te anioły do miejsc nam znanych, naszej rodziny, sytuacji, ale możemy też wysyłać do miejsc, powiedzmy, spowodowanych zakłóceniami różnych zawieruchy wojennej, pomocy ludziom nieznanym przede wszystkim. Każdy żal może być uruchomiony, udrożniony, uleczony, jeżeli będziemy wysyłali do danej osoby anioła. I możemy zrobić taką prosty zabieg. Jeżeli w naszym otoczeniu znajdują się bliscy, znajomi, nieznajomi, którym nie możemy pomóc, bo sytuacja jest trudna, albo nie chcą nas słuchać, albo nie wiemy, jak do nich dotrzeć, poprzez wyciszenie możemy poprosić swojego anioła stróża, aby poszedł do anioła stróża tej osoby i poprosił tamtego anioła, żeby pomógł tej istocie. Możemy też prosić te anioły, żeby korespondowały ze sobą, kiedy mamy rozmowę z najbliższymi, a często to jest w rodzinie, żeby złagodzić te napięcia w momencie, kiedy tą rozmowę prowadzimy. Taka prośba i zalecenie w działaniu przestrzeni anielskiej. Wyślijmy anioła do jednej z najbliższej osoby. Wyślijmy jednego anioła do osoby obcej. I wyślijmy jednego anioła do polityka, który powoduje, że te zawirowania na arenie kraju czy sytuacji są.
Takie moja prośba i przesłanie. Proszę Państwa, ci, co wyrządzają nam krzywdę na poziomie tym niskim, wysokim, politycznym, jeżeli będziemy im wysyłali złość i nienawiść, to oni będą po prostu tą energią się karmili. Jeżeli wyślemy im miłość i anioły, żeby je przemieniły, to na pewno tak się stanie. Traktujmy każdą osobę na swojej drodze, jakby była istotą anielską, bo ona taka w rzeczywistości jest. Tylko przez to, jak żyje, czym żyje, niestety zmienia się. Kochani, piękną rzeczą jest, niezależnie od naszego światopoglądu, naszego życia, sytuacji, w której jesteśmy, po prostu otworzyć się na anioły i pozwolić, żeby one weszły do naszej przestrzeni. Ktoś mówi tak, no ja w to nie wierzę. A ja mówię tak, a nie możesz to na wszelki wypadek zrobić? No na wszelki wypadek mogę. To jest piękna rzecz. Na wszelki wypadek. Dlaczego na wszelki? Bo w tym momencie uruchamiacie zaproszenie. To jest coś niesamowitego. Jeżeli mamy dzień, tak tutaj, czy pojedziecie do domu, dzień pełen wrażeń, napięć, sytuacji różnych, nasze codzienne zachowanie, przychodzimy do domu, coś tam zjamy, wypijamy jakiegoś drinka i co? Sru do wyra, kładziemy się i nie możemy zasnąć, bo nasz umysł buzuje, obwody prawie przegrzane, nie możemy zasnąć. Proszę Państwa, wystarczy przed snem wyrzucić złość, gniew, urazę z tego dnia. Wyciszyć się, uspokoić się, to trwa naprawdę chwileczkę. Po pierwsze, przepięknie zaśnieć z tego snu, z tego stanu deta czy teta, zależy jak wejdziecie, najlepiej, żeby od alfa zacząć, będziecie w wspaniałym stanie. Co to znaczy? Że ten sen przyniesie ukojenie. Ale jak jeszcze na to nałożycie zaproszenie aniołów, żeby wam pomogły spokojnie, z wyciszeniem wejść w ten stan podróży, przecież dusza podróżuje sobie w tym czasie, kiedy nie jest zaprzątnięta życiem tutaj tego dnia. Zrozumcie jedną prostą rzecz. Przecież złości, gniewu na noc po co zabierać? Idziesz spać, po co złorzeczysz? Po co się martwisz? Co robimy całą noc? Do niczego to nie prowadzi. Jeżeli zaprosimy te istoty anielskie, wykasujemy na tą chwilę te wszystkie złości, żale, to skoncentrujmy się na sobie, na tym, co jest najpiękniejsze w nas, w tej czystej miłości. No jak ja mogę mieć czystą miłość, jak sąsiad mi wykopał drzewko? No to po co o tym mówisz? Moment wyciszenia przed snem ma wielopłaszczyznowe znaczenie dla nas. Przede wszystkim koi nasze nerwy, uspokaja nasze myśli. Z punktu widzenia fizycznego pozwoli nam odpocząć. Sen ma być wypoczynkiem. Jeżeli rozpamiętujemy dzień, nie odpoczniemy. Kontemplacja i wyciszenie powoduje, że w świadomie, kiedy się wyciszymy, odpuścimy te emocje, zapraszamy anioły, żeby nam pomogły rozwiązać pewne rzeczy. Każdy z nas na pewno ma takie sytuacje w życiu, że w nocy przychodzą mu rozwiązania. I w ten stan, o którym Państwu mówię, świadomie, często wchodzimy nieświadomie. A teraz wyobraźcie, że jak sobie przypomnicie to, że coś takiego się wydarzyło i zrobicie ten proces świadomie, to ilość i ranga działania będzie zwielokrotniona z większą mocą. Jeżeli jest problem z tą kontemplacją, wyciszeniem, to napływ informacji pozytywnych, a wyciszenie negatywnych, to jest kolega Gabriel. On zawsze stoi. Pamiętajcie, że on nie jest 100 kilometrów stąd. O, tam za tym plakatem jest, widzę go teraz. Cześć. Kochani, to co często o tym zapominamy w stosunku do siebie, ale też pamiętajcie, że one też są, mimo wszystko, nie, że nie są cielesne, że nie są płciowe, miło im by było usłyszeć dzięki stary. Fajnie było, dzięki za pomoc. A to sobie możecie przeczytać. Moja taka prośba, że jeżeli Państwo to przyjmiecie do serca i że jeżeli opuścimy tą salę wspólnie tam w którejś godzinie, to jeżeli byliśmy tutaj obecni, bo nie byliśmy obecni tylko ciałem, ale też naszą przestrzenią, to pamiętajcie, że wychodząc z tej sali, już nigdy nie możecie zapomnieć, że zostajecie w sytuacjach bez wyjścia, w sytuacjach bez pomocy. Jeżeli się tak zdarzyło, że pierwszy raz żeście o tym usłyszeli, to wiedzcie, że od tej chwili oni czekają cały czas i w tej chwili poproście o pomoc. Zawsze będą z nami. Tego Państwu i sobie życzę i dziękuję ślicznie. Profesor Maciej Adamski, dziękujemy Ci bardzo.
Duże brawa. Już odpowiadam. Już odpowiadam. To był psalm. On wysłał anioła, który idzie przede mną. To są psalmy. Proszę Państwa, wszystko to, co mówimy, to są słowa. Jedna jest prawda z tej wiedzy, którą mam. Anioł stróż, anioł Serafin stoi za naszym lewym ramieniem w momencie, kiedy zdajemy relację z tego życia. Jako nasz, całe życie nam towarzyszy. Wszystkich wcieleniach. Z całym szacunkiem nie czepiajmy się, czy on idzie z przodu, z tyłu, bo to jest tylko ludzkie. Jest. Jest i czeka. Dziękujemy bardzo, duże brawa.